Opinie i informacje w następnym programie, pół żartem, pół serio, są sponsorowane przez BCN Productions i należą do redaktora programu, Barbary Choroszy i gości, a niekoniecznie Alliance Communications Incorporated. Dobry wieczór Państwu. Minęła godzina 7 i we wtorkowych tajemnicach świata programu, jak to Państwo mówicie, już nie wiadomo, czy pół żartem, czy pół serio. Kłania się pięknie Barbara Choroszy wszystkim słuchaczom po dwóch stronach oceanu, zarówno po tamtej stronie, jak i po tej, i w ten dzisiejszy polski, właściwie europejski dzień mamy. Kłaniam się pięknie wszystkim mamom naszym tutaj na terenie Ameryki nieustająco, mimo że jesteśmy po oficjalnym amerykańskim Dniu Matki, to dla mam życzeń nigdy dość. Wszystkiego najlepszego, drogie mamy, matuchny, mateczki, obyście były z nami jak najdłużej, no i abyśmy się my również cieszyły swoim matkowaniem dorodnie, obficie i owocnie. Miłe mamy, drodzy tatusiowie, dzisiaj będziemy sobie rozważać kolejny temat. Długo się nad nim zastanawiałam, ponieważ, jak mówię, zawsze te tematy się samoistnie rodzą na miarę naszych potrzeb i w związku z tym, że ten temat, który został poruszony na ostatnim otwartym spotkaniu, poniekąd sam przymusił mnie do tego wespół z Państwem, aby wziąć go na antenowy warsztat pracy, bo te terminy, których wielu ludzi się boi, tylko z braku wiedzy, proszę Państwa, na ten temat, a religie, tak naprawdę wszystkie religie na świecie, używają tych słów jako straszaki do ludzi i jako szantaż. Bo ludzie, którzy czegoś nie rozumieją, boją się. I dopóki się ludziom nie wyjaśni, co jest co, to jest dokładnie tak samo jak z tym strachem, że dopóki człowiek nie podejdzie i nie zobaczy, że to jest zwinięty sznurek, to myśli, że to jest strasznie groźny wąż. I tak samo, proszę Państwa, jest z takimi słowami, kluczami, straszakami, jak magia, okultyzm, sekta, szatan, jeszcze inny, diabeł rogaty i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, takich terminów, heretyk, no i takich terminów mogę wymieniać, przypominać sobie wiele. Państwo się z nimi spotykacie i w razie czego strasznie się ich boicie. To nie jest taki świat, proszę Państwa, żeby był brak dostępu do informacji, żeby sobie nie można było rozświetlić wiedzy na ten temat. Natomiast ci, którzy stosują taki terror wobec ludzi, moim zdaniem powinni się głęboko zastanowić i zacząć wyjaśniać ludziom rzecz po imieniu. Bo kiedyś nawet miałam okazję zapytać o coś pewnego kapłana, który był tu w Chicago przez wiele, wiele lat, na temat, który bardzo mnie nurtował od dawna. Więc na moje pytanie dotyczyło ono apokalipsy świętego Jana, to było przed laty. Kiedy zapytałam, dlaczego ludziom się nie mówi prawdy na ten temat, więc usłyszałam, że ludzie są za głupi. Więc zapytałam, dlaczego ludzie są za głupi? Przecież jakby się ludziom wytłumaczyło, to już by tacy głupi nie byli. No to usłyszałam jeszcze inne inwektywy, które, no można powiedzieć, zamykały rodzaj nierozumnych istot ludzkich w jednym worku. Przykre to było. Przykre to było, drodzy Państwo, i drogą własnej dedukcji, drogą własnych poszukiwań i rozjaśniania mroków tego, co i dla mnie było kiedyś niezrozumiałe. Na dzień dzisiejszy wiele rzeczy mogę przekazać już jako wiedzę. Wiedzę dobrą, wiedzę jasną i wiedzę użyteczną dla ludzi. Dlatego chętnie to czynię, ponieważ zauważam, że potrzeba rozmawiania na temat tego, to, co dotychczas było zasłonięte taką zasłoną tajemnicy, jest duża potrzeba, żeby
przekazać to ludziom. Ludzie chcą być oświeceni. I to nie jest prawda, że ktoś jest głupszy, ktoś mądrzejszy. Bo procentowo wszyscy ludzie na Ziemi mamy tyle samo pojemności mózgu. Natomiast wszystko zależy od tego, ile kto chce używać z tego, co ma. I nie jest tak, żeby ktoś nie mógł zrozumieć rzeczy prostych, oczywistych, no a już nie daj Boże, jak to się mówi, rzeczy bożych, bo akurat rzeczy boskie są najprostsze i w rzeczach boskich, proszę Państwa, naprawdę nie ma żadnych tajemnic skomplikowanych, zawiłych i przeznaczonych tylko dla ludzi wybranych. A zatem o tym rozjaśnianiu dzisiaj słowo poczynię, bo na temat magii to sobie pomyślałam, że powiem dużo więcej. Dużo więcej powiem, zwłaszcza na temat tej magii białej, która jest magią dobrą, ochronną, leczniczą, czyli dobrą dla człowieka, dla każdego. Bo to jest tak, proszę Państwa, że nie można tego tematu pominąć, bo to jest tak, że ludzie nie wiedzą aż tak dużo, żeby używać pewnych mocy, które są w prawach natury, w prawach bożych, a z drugiej strony za dużo wiedzą, żeby uznać, że ich nie ma. No i to jest taka sytuacja patowa, którą trzeba położyć pomost między jednym a drugim i wtedy Państwo już sobie będziecie sami wybierać, którą stroną i jak chcecie chadzać sami, bez przymusu, bez straszenia, drogą własnego serca będziecie się prowadzić tylko i wyłącznie wy sami. Numer do studia 708 kierunkowy 5249762. Numer do biura programu 773-625-1409 i mój adres elektroniczny barbarachoroszy@yahoo.com, a do Ryszarda ryszardchoroszy@yahoo.com. Drodzy Państwo, rozpocznę od naszych spraw wewnętrznych, ważnych, bo to program Misji Faraon, a zatem w pierwszej kolejności piękny pokłon, piękne podziękowanie składam dla klubu Eagles, dla pana Antoniego za piękną, serdeczną, słowiańską gościnność minioną niedzielę na naszym otwartym spotkaniu, a także kochanym ludziom Misji Faraon, tym wspaniałym osobom, które przygotowały od strony organizacyjnej, kulinarnej całe nasze spotkanie minione, przede wszystkim Państwu. Państwu za liczne przybycie mimo weekendu wypoczynkowego, no i za mile wspólnie spędzone. Proszę Państwa, i tak jak powiedziałam, dzisiaj weźmiemy sobie na antenowy warsztat pracy, jak to się mówi, temat, którego wymaga potrzeba chwili. A co mam na myśli? Mam na myśli, proszę Państwa, te tajemnicze terminy, których, no niestety, ale naprawdę wielu ludzi się boi. A dlaczego? Dlatego, że są nimi zastraszani. Także uważam, że jest stosowna pora, aby wyjawić to, co one naprawdę w sobie zawierają. Na myśli mam, jak powiedziałam, takie terminy jak okultyzm, magia, sekta, heretyzm, szatan i inne diabły rogate. Drodzy Państwo, nader często tymi terminami posługuje się pewne ugrupowanie. Skutki są często gorzej niż żałosne. Dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi, po prostu nie wiedząc, co one oznaczają, doznają czegoś takiego jak paraliż umysłowy. Drodzy Państwo, wybaczcie, ale nie spodziewałam się, że w XXI wieku w narodzie polskim jeszcze coś takiego może być obecne. Są to oczywiście terminy stare, nawet nie wiem, czy dobrze odkurzone sprzed wieków. I moje wyrazy podziwu, że one jeszcze w dzisiejszych czasach działają. Ma. Nawet doszło do mnie, że i tacy bywają, co to do spowiedzi się wybierają z faktu słuchania mojego programu. No chyba brawo powinnam Państwu owację na stojąco tutaj, nie wiem, wygłosić. Owacji głosić Państwu nie będę, a wręcz odwrotnie. Rozpocznę od słów, których często używa w rozmowach duchowy opiekun Ziemi. A rozum to wy ludzie macie? Jeżeli macie, to go używajcie. Ponieważ organ, którego się przestaje używać, ma taką właściwość, że zanika. I
naprawdę trzeba baczyć na to, żeby całkowicie nie zaniknął. Bo każdy wie, że najtrudniej się odzwyczaić od błędnych nawyków. Natomiast w obecnym czasie, rozpoczętego już oczyszczania ziemi, to nie będzie, proszę Państwa, za lat ileś tam. To się już rozpoczęło. I trzeba już będzie zmierzyć się z tym, co rzeczywiste, a też i z tym, co urojone. Więc im więcej urojeń, tym trudniej będzie. Pomyślcie nawet przez litość dla samych siebie, czy warto, czy nie warto jednak może zgłębić wiedzę i pomyśleć tym rozumem, który się posiada. A więc rozum będzie człowiekowi bardzo potrzebny. Nie tylko zresztą rozum. Bo z tym rozumem, proszę Państwa, w parze musi pójść tym razem serce. Ten temat weźmie troszeczkę czasu, żeby wyjaśnić, albo bardziej rozjaśnić te zamroczone terminy, które na początku programu wymieniłam, a które świetnie do dzisiaj ludziom, jak widzę, odbierają rozum. Więc zanim przejdę do omawiania tych terminów, drodzy Państwo, odpowiem jeszcze na jedno pytanie, które do mnie dotarło drogą telefoniczną, zadzwoniła słuchaczka po spotkaniu moim na antenie u kolegów w programie Na Góralską Nutę i zapytała mnie, jak to będzie, pani Barbaro, wyglądało, jak ten szatan wtargnie do kościoła, bo ponoć jest taka przepowiednia. Kochani Państwo, strasznie trudno mi odpowiadać takim ludziom, bo jak to się mówi, ręce opadają. Nawet nie jestem w stanie, nie sposób jest wytłumaczyć takim osobom, ponieważ pewne rzeczy przez takich ludzi zostały uznane na ziemi za święte. I człowiekowi prostemu wmówiono, że nie wolno nawet dotykać i zastanawiać się nad tym, co jest w środku kościoła. Trzeba uznać, bez żadnych wątpliwości, uznać to za święte, bo jak nie, to jest śmiertelny grzech. I znowu nie wiem, czy powiedzieć brawo, tylko znowu komu? Na pewno nie tej biednej kobiecie, ale chyba propagatorom tej idei. Naprawdę brawo. Udało się. Udało się wielu ludzi otumanić. I to jest niewątpliwie sukcesem tych ideologów. Wypracować sobie aż takich zwolenników swojej ideologii. Kochani Państwo, może w ogóle nie powinnam zajmować się tym, bo tak naprawdę to nie jest temat misji Faraon. Misja Faraon nie zajmuje się takimi rzeczami. Misja Faraon zajmuje się odkrywaniem pięknej prawdy z przeszłości. Jedynie te kłody, które pojawiają się na naszej drodze, a zmierzają do wielce zacnego celu, faktycznie trzeba jakoś przejść i po drodze jeszcze pomóc ludziom, którzy się dźwignąć z niej nie mogą. Natomiast nad tym szatanem to ja się zatrzymam, bo i jemu poświęciłam wiele miejsca na stron mojej książki, żeby ludziom rozjaśnić ciemnotę wciskaną od wieków, urojenie straszaka, pod pręgierzem którego trzymało się ludzkość przez tysiące lat. Bo ten wielki lament, który zaczyna się na czas dzisiejszy na świecie podnosić, jakoby szatan chciał niszczyć to, co święte na ziemi. I tego też tak całkiem nie pominę, drodzy Państwo, bo są ludzie, którzy potrzebują wiedzy na ten temat. I odpowiem na pytanie. Na pytanie innej jeszcze słuchaczki, z którą dosyć długo i bardzo miło mi się rozmawiało, która szczerze i z troską pytała, jak to będzie z wiarą ludzi. Po przeczytaniu wszystkich części Znaku Czasu, mądre pytania kobieta zadawała, więc i nie szkoda było czasu jej poświęcić. Ale też postanowiłam Państwu odpowiedzieć na to pytanie, mądre pytanie, na które tak naprawdę od dawna czekałam, że ktoś je zada. Odpowiedzieć drogą antenową. Ponieważ zmiana na ziemi, tak jak zostało zapowiedziane i się cały czas ludziom przypomina, będzie. Całkowita zmiana. Do roku 2012 można powiedzieć, nic już nie zostanie z tego, co było dotychczas. Będzie budowanie od nowa. Natomiast w żaden sposób, i tu możecie być Państwo spokojni, nie zagra...